Przyjaciele, z uwagi na to, że dostaliśmy proroctwo od Boga na temat modlitwy, więc dzisiaj odchodzimy od tematu cyklu związanego z charakterem i troszkę chciałabym przypomnieć kluczowych i podstawowych rzeczy na temat modlitwy. Najpierw przypomnę to proroctwo, które dostaliśmy. Zrobię to po raz drugi dla osób, które nie były w zeszłym tygodniu, więc powtórzę to jeszcze raz. Miałam syn, w którym Duch Święty zapytał mnie, czy wiem, jak nazywa się kościół pastora Dawida Jongicza. Powiedziałam, że nie. Więc Duch Święty do mnie powiedział, kościół chrześcijan pełnej Ewangelii. Czyli nosi taką samą nazwę, jak kościół nasz. I zadałem mu pytanie, po co mnie w ogóle o to pyta? Więc Bóg do mnie powiedział, że jest to kościół, który się modli. Poprzez modlitwę, głęboką, intymną modlitwę, czyli skierowanie na Boga, zburzyli mur między miastem a kościołem i mają duży efekt ewangelizacyjny. I kolejnym pytaniem, które Duch Święty mi zadał, to pytanie brzmiało tak. Czy jesteś w stanie tak się modlić? Czy jesteś zajęta? I uważam, że jest to słowo do nas. Czy jesteśmy w stanie tak się modlić? Czy jesteśmy w stanie wejść w zupełnie inny wymiar modlitwy? Czy jesteśmy zajęci sobą, własnymi rzeczami, własnymi służbami? To jest tak dla przypomnienia, jakie słowa dostaliśmy, z uwagi na to, że Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś ma objawienie, jest to ważniejsze. Więc dlatego odstępujemy dzisiaj od tematu cyklu na temat charakteru i chcę troszkę przypomnieć kluczowych rzeczy na temat modlitwy. Druga Mojżeszowa 24:12. I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które pisałem, aby ich pouczyć. Druga Mojżeszowa 25:1-9. I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego. Zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie. Złoto, srebro i miedź. Fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść, i skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze i drzewo akacjowe. Oliwę do świecznika, wonności do olejku, do namaszczenia i do wonnego kadzidła. Kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na piersinka. I wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonać. Mojżesz na górze odbiera szczegółowy plan zbudowania świątyni. Dzisiaj w Nowym Przymierzu wiemy, że świątynią Boga jesteśmy my, czyli ty i ja. Druga Mojżeszowa 25:40. Bacz, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci ukazano. Żeby odebrać wzór, tak? Żeby odebrać kształt, to trzeba się modlić. A później postępować zgodnie z wzorem, który Bóg pokazuje. Kiedy ja przekazałam to proroctwo, to Artur powiedział, że jeśli Bóg zadaje pytanie, to znaczy, że niewiele wiemy. Więc jeśli Bóg zadał pytanie, to znaczy, że niewiele wiemy. I teraz jest pytanie, czy każdy z nas ukaże się przed tematem modlitwy, głębszego przebywania z Bogiem, głębszego skierowania na
w różnych aspektach swojego życia. Ten sam Bóg, który Cię zbawił, On powiedział, poprowadzę Cię i wskażę Ci drogę. Poprowadzę Cię i wskażę Ci drogę. Kościół Boży w swojej istocie i korzeniach i celach, jak również działaniach jest nadnaturalny. Bez tego elementu, uwolnionego przez życie w Duchu Świętym, jesteśmy uświęconym klubem, który prowadzi własne interesy. I Ty i ja jesteśmy predysponowani do tego, aby mieć głęboką, intymną relację z Bogiem. Głęboką, intymną relację z Bogiem. Uważam, że w ogóle to, co w tej chwili robimy, to upraszczamy wszystko bardzo maksymalnie. Ponieważ wielokrotnie to mówimy. Na tej drodze głupi nie zbłądzi. Na tej drodze głupi nie zbłądzi. Poprowadzę Cię i wskażę Ci drogę. Czy my wierzymy w to, że w relacji z Bogiem możemy słyszeć Jego głos? Czy wierzymy w to, że Duch Święty do nas mówi? Kiedy nauczamy, to mówimy, że Bóg mówi. On mówi i to mówi jak? Wyraźnie. Mówi i to mówi wyraźnie. Mówi tak, żebyś go zrozumiał. Często jak słyszę, jak ludzie opowiadają, jak do nich mówi Bóg, ja mówię, ja bym nigdy za takim głosem nie poszedł. Do mnie Bóg mówi prosto. Rozumiesz? On mówi tak, żebym go zrozumiała. Nie mówi do mnie w zagadkach. On mnie nie prowadzi w miejsca labiryntów. Ponieważ na krzyżu Golgoty zostało wszystko rozkomplikowane. Więc tak naprawdę w ogóle prowadzenie Boże, tak? To jest proste prowadzenie. Tam nie ma żadnych pokomplikowanych rzeczy. I jeśli w naszej głowie nie ma komplikacji, to również nie ma komplikacji w odbiorze Boga samego. Jest kilka podstawowych zasad dotyczących modlitwy. One się nigdy nie zmienią. To przez życie modlitewne, Twoje osobiste, Twoje życie jest zasilane. Przez Twoje osobiste życie modlitewne, Twoje życie jest zasilane. Nie przez środową modlitwę wstawienniczą, jak również nie przez niedzielne nabożeństwo. Twoje życie jest zasilane przez Twoją osobistą relację, przez Twoją osobistą modlitwę. To, co robimy w niedzielę, to jest ekspansja tego, jak żyjemy w tygodniu. Gwarantuję Ci, że jeśli się nie modlisz w tygodniu, nie modlisz, nie będziesz się modlił na środowej modlitwie. Jeśli nie uwielbiasz, nie żyjesz życiem uwielbienia, nie będziesz uwielbiał Boga w niedzielę. Powiem więcej, będziesz się czuł jak nieswojo. Nieswojo. I tutaj nie chodzi w ogóle o formę, wiecie? W ogóle nie chodzi o formę. Jeśli pojawiła się w Twoim życiu patologia w życiu modlitewnym, i to trzeba to zmienić. Jeśli modlitwa jest ograniczona, jeśli jest okazjonalna, tak, to słowo jest do Ciebie. Jeśli modlitwa jest okazjonalna i ograniczona, to słowo jest do Ciebie. Mnie bardzo zawsze poruszało to, że często słyszałam modlitwy bardzo piękne. Takie wiecie, Panie, błogosławię Ciebie. Nie ma nic w tym złego. Ale oglądając życie tych ludzi, ja widziałam, że życie tych ludzi było cały czas w tym samym miejscu. Ale my mamy inaczej. I troszkę Wam dzisiaj o tym poopowiadam. Jeśli Twoja modlitwa osobista jest ograniczona i okazjonalna, to Twoje życie w realu jest jakie? Słabe. I wtedy możesz krzyczeć, jestem mocny, słaby powie, czuję moc, biedny wyzna, wszystko mam. Pytanie, czy Ty w to wierzysz? Pytanie, czy w to wierzysz? Jeśli w realu Twoje życie modlitewne leży w gruzach, rozumiesz? To nic do Ciebie nie będzie mówiło, żadne kazanie nie będzie do Ciebie mówiło. Biblia nie będzie do Ciebie mówiła, fundamenty wiary nie będą do Ciebie mówiły. Ale kiedy masz osobistą relację z Bogiem, to przyjdziesz w niedzielę na spotkanie, rozumiesz,
i dostaniesz drugiego, trzeciego świadka. Wow, ten coś powiedział, ten coś powiedział. To jest kolejny puzzle do mojej układanki, bo ty masz osobistą, co? Relację, czyli rozmowę. Kiedyś Arturowi kupiłam na urodziny elektryczny grill. Elektryczny grill. Z papu się znaleźliśmy. Dzisiaj bym kupiła coś innego. Dzisiaj ktoś mi go zabrał. Do kina na Transformersów. Bardzo ja chciałam mieć tego grilla. To ja chciałam tego grilla. Więc kupiłam mu tego grilla. W ogóle przyjął go tak dosyć pozytywnie. Ale potem do mnie mówi, grilla nie kupiłaś. Ja wiem, popatrz jak się przyda. Będziemy mieli grillowane mięso w ogóle w domu. A z uwagi na to, że Artur oszczędzał prąd, to mi go nie pozwolił utrzymać. Takie prezenty walimy wtedy, kiedy nie znamy człowieka. Kiedy nie znamy Boga, to w taki sposób do Niego mówimy. W pierwszym kościele, na święta Bożego Narodzenia, dzieciaki chciały ubrać choinkę. A Sara mówi, czy to są urodziny Pana Jezusa? Sara była mała. Tak, to są urodziny, powiedzmy, że to są urodziny Pana Jezusa. To dlaczego mu nie upieczemy tortu? Chciałabyś dostać na urodziny choinkę? Zobaczcie, jaka jest religia. My jesteśmy, w ogóle poruszając się po tej ziemi, rozumiecie, my nawet nie wiemy, jak stereotypy wpływają na nasze postrzeganie Boga. Wystarczy, że pobędziesz z kimś jakiś czas i już zaczniesz przyjmować jego toki myślowe. Na urodziny można kupić tort, ale choinkę. Rozumiecie to tak a propos w ogóle, jak się kogoś nie zna. Więc jeśli twoja modlitwa jest ograniczona, tak? I jest w jakimś etapie, w jakimś miejscu patologii, to w realu twoje życie jest słabe. Kiedyś pewien człowiek powiedział, że jeśli człowiek wierzący nie czyta Biblii, nie modli się 3 miesiące, to w jego życiu są nieodwracalne stany. Nieodwracalne stany. Kiedy człowiek nie czyta Pisma Świętego i nie modli się, to w jego życiu są nieodwracalne stany. Bo to jest tak jak z oddychaniem. Nie można nie oddychać. Różnych rzeczy możemy nie robić, ale nie możemy nie oddychać. Nie możemy nie oddawać moczu. Rozumiecie? Są pewne takie funkcje w życiu człowieka, które musimy robić non-stop, non-stop, aby żyć, aby organizm był zdrowy. Więc jeśli nie modlisz się i nie czytasz Słowa Bożego, to nie jesteś w dobrym miejscu i trzeba ten fakt uznać. Nie bić się jak z koniem, rozumiecie? Tylko trzeba przyjść do tego miejsca i powiedzieć, Boże, to Słowo jest do mnie. Nie oglądać się na brata i na siostrę, tylko powiedzieć, to Słowo jest do mnie. Jestem tak zajęty własnym życiem, że uznałem, że nie mam czasu na oddychanie. Spróbuj zatkać sobie nos i nie oddychać. Fajnie się tak w takich rzeczach pooglądać. Kiedy nie modlisz się i nie czytasz Słowa Bożego, gwarantuję ci, że Jezus nie jest dla ciebie realny. Świadectwa, które są opowiadane w Kościele, będą dla ciebie nierealne. Będziesz mówił kosmici, młodym winem się popili. Często ludzie zadają pytania odnośnie ślubów i piosenek, które układamy. Przecież wy tu macie dyskotekę. A dlaczego tak uważasz? Ale dlaczego tak uważasz? A wiesz w ogóle skąd są pieśni w śpiewniku Starego Pielgrzyma? To są pijackie przyśpiewki. To jest poprzerabiane z pijackich różnych przyśpiewek. Gdzie się nawracali ludzie? No gdzie się nawracali ludzie? Jezus przyszedł do tych, którzy się źle mają. On przyszedł do tych, którzy się źle mają, więc wchodził w tego rodzaju miejsca. Więc przebudzeniowcy wchodzili w tego rodzaju miejsca, gdzie ludzie śpiewali, byli po kielichu, rozumiecie? Oddawali życie Jezusowi, zostali chrzczeni Duchem Świętym i jeszcze 5 minut na tą samą nutę walili, a potem na tą samą nutę śpiewali Jezus jest Panem! Skąd te piosenki? Nie mówię, że wszystkie.
Kiedy będziesz się modlił realnie, twoje życie w wierze będzie się poruszało. Jeśli twoje życie w wierze się nie porusza, to znaczy, że nie masz realnej modlitwy. Czyli twoje życie nie jest realnie skierowane na Boga. I zaraz też o tym będę mówiła, że to nie chodzi w ogóle o to, żeby myśleć o Bogu. Ponieważ wielu ludzi myśli o Bogu, wyobraża go sobie, jak on tam sobie siedzi w ogóle w niebie i tak dalej, nie angażując Boga w ich codzienne życie. Nie mają przełomów w swoim codziennym życiu, nie wiedzą, jaki jest Bóg, a potem chcą gromić diabła. To tak nie działa. To tak nie działa, kochani. Powiem dalszą część słowa, które dostałam odnośnie tego proroctwa. Przyśnił mi się werset Izajasza 33:23. Obwisły twoje liny nie mogą mocno utrzymać masztu w jego nasadzie. Nie można rozpiąć żagli. Toteż ślepi rozdzielą obfitą zdobycz, chromi zdobywają łupy. Bez życia modlitewnego diabeł będzie nam kradł spod nosa rzeczy. Bez życia modlitewnego diabeł będzie nam kradł rzeczy spod nosa. I opowiem wam takie świadectwo. Kiedyś pojechaliśmy z Arturem na taką dosyć dużą ewangelizację i pastor owego kościoła powiedział, że ma wszystko zorganizowane. Więc jak ma zorganizowane, to ma zorganizowane. Był na coś skierowany, ale niekoniecznie był skierowany prawidłowo. Zrobiliśmy tą ewangelizację. Chyba ze 20 osób oddało życie Jezusowi. Z uwagi na to, że byliśmy już wtedy ludźmi medialnymi, przyszli też liderzy innych kościołów. Owy pastor, który zorganizował tą ewangelizację, nie dopiął w ogóle rzeczy organizacyjnych. Biegał po tej ewangelizacji i nas pytał, czy wszystko w porządku, czy wszystko w porządku, czy wszystko w porządku. I te 20 osób, które oddało życie Jezusowi, sznurkiem wyszło do innego kościoła. Wiecie, o co chodzi? Dobrze, że zbawieni, tylko my nie tak działamy. On był skierowany, ale nie wiem na co. Być może na jakąś formę kościelnictwa. Rozumiecie? Ale to nie był strateg. To nie był strateg. On nie był dobrze skierowany. A teraz wam powiem przykład kolejnej osoby. Teraz jak żeśmy wracali, bo byliśmy cały tydzień w Polsce, odwiedzaliśmy nasze kościoły. I tankowaliśmy sobie na stacji benzynowej i spotkaliśmy tam kobietę. Znamy ją kupę lat. Kiedyś byliśmy w jakimś takim lepszym kontakcie, po jakimś tam czasie kontakty między nami ostygły z różnych przyczyn. I ja sobie siedzę i jem hamburgera i nagle słyszę słyszę głos Artura i jakiejś tam kobiety. Patrzę, przyprowadza tą dziewczynę. Przywitaliśmy się, usiedliśmy, zaczęliśmy razem rozmawiać. I ona nam opowiedziała, co ona robi. Świadectwo tego, co ona robi i tego, że prawidłowo jest nakierowana na cel. Jest to kobieta, która w pewnym szpitalu chodziła jako wolontariuszka przez wiele lat. Chodziła zajmować się ludźmi chorymi. Opowiadała Ewangelię. Uzdrawiała tam chorych. Myła tych ludzi chorych, z własnej kieszeni przynosiła im wielokrotne leki i dała tak potężnie duże świadectwo temu personelowi. Zrobiła sobie w międzyczasie, postanowiła, że to jest w tej chwili jak gdyby jej dzieło, ona w tym kierunku chce się rozwijać, chce tutaj być, chce założyć tutaj dom dla tych ludzi. Zrobiła sobie pewne przeszkolenie, przeszkoliła się medycznie, jest pielęgniarką i chodzi po kościele w uniformie pielęgniarki po szpitalu z koloratką. Jest pastorem medycznym. Rozumiecie? Odpowiednio nakierowany człowiek na jedną rzecz. Odpowiednio głęboko nakierowana na jedną rzecz. Podejrzewam, że jest człowiekiem modlitwy. Jest człowiekiem modlitwy. Nie pozwoliła, aby pewne rozpraszacze do niej przyszły, tak? Wyjęły ją z tego miejsca. Dała potężne świadectwo w tym szpitalu. I dzisiaj jest tam jako pastor i założyła wspólnotę online. Rozumiecie? Jest człowiekiem
modlitwy. Czyli zobaczcie dwa przypadki. Można być dobrze nakierowanym i można być źle nakierowanym. Życie modlitewne z dobrym ukierunkowaniem na Boga daje zawsze efekty. Życie modlitewne z prawidłowym ukierunkowaniem na Boga daje efekty. My to musimy sobie zakodować, żeby też umieć z siebie samych osądzić. Jeśli nie mam efektów w moim życiu z Bogiem, to znaczy, że moje życie modlitewne nie jest na dobrym poziomie i nie ma co tutaj rzeźbić. Pan wie, rozumiecie? Jeszcze a propos tej kobiety. Ona nie określiła sobie czasu, w jakim coś się ma wydarzyć. Nie dała Bogu temu czasu. No Panie, daje Ci 3 miesiące. Rozumiecie? Ona była skoncentrowana, skupiona na jednej rzeczy. Poświęciła swoje życie. Pokazała w realu. Modlitwa to skierowanie na Boga. W skierowaniu na Boga potrzebujemy się ćwiczyć. Potrzebujesz się ćwiczyć ja, ty i potrzebuję się ćwiczyć ja. To jest, kochani, tak jak podobnie jak w małżeństwie. Wiecie, że można lata być po ślubie, można mieć wspólną służbę, można spać w jednym łóżku, można jeździć na konferencje i nie mieć ze sobą relacji. Relacja z Bogiem to nie jest bycie w księdze zboru. To nie jest relacja z Bogiem, że człowiek jest zapisany w księdze zboru. My akurat nie prowadzimy takich rzeczy, na co innego stawiamy. My stawiamy w ogóle na to, że ludzie słuchając nas będą przychodzili do miejsca, do duchowego naszego miejsca, do duchowego potencjału. Tak? Do duchowego potencjału. Wieloma rzeczami się nie zajmujemy, bo to nie nasza bajka. Naszym zadaniem jest wyposażyć ludzi, wyposażyć świętych do dzieła usługiwania i chleja. Ludzie często się dziwią, że po 30 latach małżeństwa nagle mężczyzna poczuł wiatr w jądrach, zobaczył tą jedyną i mówi: wow, to jest ona. Całe życie na nią czekałem. Na nią czekałem. Nie na nią czekałeś. Nie zbudowałeś właściwej relacji. Nie zbudowałeś właściwej relacji. Czemu o tym mówię? Mówię tak dlatego, ponieważ też są pośród nas goście. My tak postrzegamy relacje z Bogiem. Bóg chce podnieść realnie życie człowieka. Więc jak można nie mówić o tych różnych aspektach? O myślach, o emocjach, o umyśle, o małżeństwie, o seksie, o jedzeniu, o oddawaniu moczu, o oddawaniu kału. Boga to wszystko interesuje, wierzysz w to? Jak masz zatwardzenie, to przyjdź z tym tematem do Boga. On nie chce, żebyś miał zatwardzenie. Wiesz? Ja tak postrzegam relacje z Bogiem. Dla czystego wszystko jest czyste. Dla czystego wszystko jest czyste. Kiedy my w taki sposób będziemy dotykać Boga, rozumiecie, to będziemy wyzwoleni, odkorkowani i ten potencjał, o którym my mówimy, dopiero zaowocuje. Potencjał często nie może w ogóle zaowocować, bo wczoraj to powiedział Zbyszek. Polski Kościół najpierw trzeba rozśmieszyć. Rozumiecie? Ludzie są pogięci, smutni, zdystansowani, zakompleksieni. Tak? I przychodzi kaznodzieja, wiecie, i co? Ja będąc w kościele zielonoświątkowym doświadczyłam takiego, czegoś takiego, że przyjechał prawdziwy zielonoświątkowiec z krwi i kości i z zakazalnicy tak zaczął brykać. Mówi, to jest prawdziwe uwielbienie. To jest prawdziwe uwielbienie. I początek Kościoła Zielonoświątkowego z tego się wywodził. A potem przyszła religia. Oszala! Co on tu zrobił? Zgorszył nas. Pana zgorszył. Pana zgorszył. Pana niczym nie można zgorszyć. Jest Pan, który się nie gorszy. Gorszą się ludzie.
aby temperatura w małżeństwie rosła i aby temperatura rosła w twojej relacji z Bogiem, musisz być właściwie nakierowany. Nakierowany na Boga. Nakierowany na Boga. Powiem jeszcze coś a propos małżeństwa. Bóg naprawdę chce, aby relacja męża i żony była na bardzo wysokim poziomie. Takim jak jego relacja z Kościołem. To musi być bardzo wysoki poziom. Tu trzeba dbać. Tu trzeba dbać. Posłuchajcie. My się razem nie modlimy. Ale bardzo często uprawiamy razem seks. Notorycznie. I dlatego jesteśmy jacy? Zdrowi. Mamy zdrowe emocje, jesteśmy odkorkowani i możemy przyjmować ogromny potencjał od Boga. Rozumiecie? Bo jesteśmy wolnymi ludźmi. Pytanie, czy ty wierzysz, że ja mówię rzeczy od Boga? Jeśli słowom moim nie wierzysz, to uwierz w mojemu życiu. Jeśli nie wierzysz moim słowom, to uwierz w mojemu życiu. W świecie chciał mnie zabić, a dzisiaj jest moim mężem, moim przyjacielem, moim kochankiem, moim pastorem. Jak to jest możliwe? Możliwe jest to wtedy, kiedy człowiek jest odpowiednio nakierowany. Ludzie żyją wiele lat we wspólnym kościele i mówią, coś umarło. Umarło coś. Nie wiem kiedy. Zawsze przy nim byłam. Zawsze robiłam dobre zaplecze. Zawsze przynosiłam ciasto. Zawsze robiłam kanapki. Zawsze herbata była gorąca. Kawa była zawsze fajnie pomieszana, dobrze zaparzona i nagle coś umarło. Umarło, bo ludzie, dwoje małżonków, nie byli prawdziwie nakierowani na siebie. Nie znali siebie, nie przyjaźnili się, nie było między nimi dobrej komunikacji. I to jest tak samo, jak jest z relacją z Bogiem. Jeśli dwoje małżonków nie są na siebie odpowiednio nakierowani, rozumiecie? To nie ma takiej opcji, żeby między nimi było dobrze. I możesz chcieć zacytować ten tekst za Pawłem. Żyj tak, jakbyś żony nie miał. To nie o to chodzi. I to jest ucieczkowy temat. Ucieczkowy, lękowy temat. Pawła nie ma, a jesteś ty i masz żonę. Rozumiesz? Jeśli twoja żona komunikuje, że jest jej źle, to jest jej źle. Jeśli twój mąż komunikuje, że jest niedobrze, to jest niedobrze. To jest niedobrze. I nie cytujmy sobie w twarz, żyjmy tak, jakby męża lub żony nie miał. Bo to jest lękowe i ucieczkowe. Dlatego, że nie chcemy się wziąć za, powiedzmy, jakieś elementy swojej duszy. Bo zostaliśmy gdzieś zranieni. Boimy się, że ktoś nas oszuka. Boimy się, że rana będzie powtórna, głębsza. Wiesz, coś ci powiem. Nie bój się. Jeśli Bóg uratował moje życie, jeśli wyszłem z tego, w czym byłem, to gwarantuję ci, że ty przejdziesz to szybciej. Czy angażujecie Boga w swoje sprawy? W codzienne swoje życie? Czy angażujesz Boga w codzienne swoje życie? Wiecie, będę dawała takie proste przykłady, ponieważ usługuję wam też duszpasterską i często właśnie jest coś takiego, że spodziewamy się, że rzeczy są w ogóle rozwiążą się w jakiś taki sposób, nie wiadomo jaki. Spodziewamy się w ogóle takich dziwnych rozwiązań. Wiesz, to jest niemożliwe, że to jest Bóg, takie proste rozwiązanie. Wystarczyło tylko porozmawiać. Wystarczyło tylko powiedzieć przepraszam.
Wystarczyło tylko w ogóle zmienić tą rzecz. Ja wiem, tak, tak, nie szukaj trudnych rozwiązań. Niedawno pojechaliśmy sobie na takie 2 dni na agroturystykę. Szukaliśmy, mamy psa, więc szukaliśmy miejsca, w którym pies się będzie czuł dobrze. No i pojechaliśmy z tym pieskiem, się okazuje, że piesek dostał rozwolnienie. Byliśmy 2 dni, a pieska trzeba było kąpać, kąpać, kąpać i kąpać. Jednej nocy kąpała ją Sara, a potem kąpał ją Artur. I którejś nocy otwieram oczy, patrzę po pokoju, jakieś takie światło. Otwieram, patrzę, lata Artur z batarejką i zagląda psu pod kitę, patrzy, czy jest czysta. Ja mówię, hej, co ty robisz? Mówię, nie stresuj jej. On się do mnie odwraca, mówi, nie dyskutuj ze mną. Czemu wam o tym mówię? Ponieważ powiem wam, jakie są proste rozwiązania, że nie ma skomplikowanych rozwiązań. Ja nienawidzę tego tonu, bo ten ton mówił do mnie w świecie. Ten ton, rozumiecie, pokazywał mi, gdzie jest moje miejsce. A ja też byłem dziemgadem, więc on też takiego tonu nie lubi. Wiecie, o co chodzi? I teraz jest pytanie, czy między nami może być dobry seks? Nie. Dlaczego? Ponieważ moje serce już nie bije odpowiednio. Nie pompuje już w ogóle krwi. Rozumiecie? Nie mam już dobrych emocji. Ale wystarczy, musiałem się porozmawiać. Ty w ogóle, co ty tam robiłeś? No musiałem zobaczyć, czy suka jest czysta. A ty po co się do mnie odezwałaś? No a dlaczego nie? Proste rozwiązania. Należy się przeprosić. Przeprosiny są jak krew. One są jak krew. Co się wskutek tego dzieje? Serduszko zaczyna pukać w rytmie czacza. Pompuje krew. Są pozytywne emocje. I możemy być jak blisko. Kiedy nawaliłeś w relacji z Bogiem, nie odgrzebuj. Może jakieś duchy pokoleniowe mnie zaatakowały. Może w ogóle pół Polski modliło się, żebym upadł w modlitwie. Uspokój się. Nie szukaj takich rzeczy. Powiedz przepraszam. A Bóg ci nigdy nie wspomni tego tematu. Powiedz przepraszam. Dałem się zafiksować na czymś innym. Dałem się wciągnąć w coś, co nie jest nakierowaniem na ciebie. Łaziłem wokół tej samej góry. Choć tak naprawdę często śpiewamy, nie będziemy chodzić wokół tej samej góry, to ja postanowiłem, że taki będę miał sport schudny. I będę łaził wokół tej samej góry. Rozumiecie? To są proste rzeczy. I z Bogiem są bardzo proste rozwiązania. Boga zapraszamy do każdej dziedziny naszego życia. Zapraszaj Boga do twojego macierzyństwa, do twojego gotowania, do wybierania ciuchów. Kiedy zapraszasz Boga do twoich zakupów, to przecież będziesz widział, że notorycznie ci się przytrafiają co? Promocje. Będziesz miał fazę na czerwony garnitur, który kosztuje 400 zł, pojedziesz w ogóle do galerii i się okazuje 45 zł. 45 zł! Boże, dziękuję ci. Co to pokazuje? Prostotę. Co to pokazuje? Że w twoim życiu jest wiele tego widzenia, że ty widzisz tego Boga działającego na co dzień. Kiedy ty widzisz tego Boga działającego na co dzień, rozumiesz, który jest zaangażowany w każdą dziedzinę twojego życia, rozumiesz, to potem tobie nie będzie trudno w modlitwie o kogoś wystąpić przeciwko jakiejś formie ciemności. Ale jeśli ty nie będziesz miał doświadczenia takiego Boga, to ty też nie wiesz. A ja nie wiem, czy Bóg jest zainteresowany prozą życia. Jest Bóg zainteresowany prozą życia. To proza życia wali po kolanach. To ona bije po kolanach. Nic tak nie bije po kolanach, jak życie. Życie się przeżyło. I teraz tak samo myślenie o Bogu, rozumiecie, bez angażowania Jego nic nie wskóra. Nic nie wskóra. Zaangażuj Boga dzisiaj do swojej pracy, do swoich relacji, do wszystkiego, do sprzątania, do prowadzenia auta. Do wszystkiego zaangażuj Boga. I wiedz, że On jest tym zainteresowany. I
Jeśli osiągniesz doświadczenie w takich bardzo prostych rzeczach, to będziesz mógł się modlić tak zwaną modlitwą strategiczną. I zaraz wymienię kilka takich modlitw. Bo teraz zobaczcie, jeśli my nie przeżywamy Boga na co dzień, to my nie mamy Go za co uwielbiać. Wiesz, o co chodzi? Bynajmniej tak ludzie mówią, za co ja będę uwielbiał Boga. Codziennie w moim codziennym życiu jest klęska. Żyję w depresji, nie mam pracy, nie umiem sięgnąć wiarą nowej pracy, nie mam relacji, nie chcą się ze mną relacjonować. Kiedy nie angażuje się Boga w codzienne sprawy, tak? To przychodzenie w niedzielę do kościoła to jest religia. To jest religia. Bo ty nie znasz takiego Boga. Ja kiedyś w rozmowie z takim człowiekiem powiedziałam, bez spotkanka na nic ta czytanka odnośnie Biblii. Jeśli nie ma spotkania z Jezusem, Biblia nie mówi do ludzi. Trzeba się spotkać z Jezusem. Trzeba mu realnie oddać swoje życie, aby Słowo Boże zaczęło do ciebie mówić. Żeby rozumieć te wszystkie nauczania, należy mieć z Nim relację. Prostą relację. Wtedy te rzeczy będą mówiły do ciebie, bo one są czym? Drogowskazem. Drogowskazem. Warsztaty na temat małżeństwa i narzeczeństwa to nie jest po to, żeby je odwzorować, bo my mówimy z doświadczenia naszego życia. Rozumiesz? Broń cię, Panie Boże, młodej żonie rzucać do herbaty srebrnego lisa. Rozumiesz? Bo ona jest młoda. To jest troszkę na popęd seksualny. To jest nasze. A ty potrzebujesz mieć relacje ze swoją żoną, żeby te warsztaty do ciebie mówiły. Zgadzacie się? Żeby te warsztaty mówiły do ciebie, potrzebujesz mieć relacje ze swoją żoną. Żeby nauczania do ciebie mówiły, potrzebujesz mieć intymną relację ze swoim Bogiem. Ja się boję. Ale czego? A co ja mam mu powiedzieć? Po tylu latach ja mówię, właśnie, od czego zacząć? Od początku. To nie jest strata czasu. On mnie lubi. On cię kocha. On cię kocha. Nawet nie wiesz jak. Przyjdź i powiedz, przepraszam. Zawaliłem większość mojego życia. Dalej nie idę w tym kierunku. W ogóle element pokuty to jest potęga. To jest potęga, bo to jest zmiana wszystkiego. Rozumiecie? Ale chrześcijanie są mistrzami od zakrzykiwania rzeczywistości. Od zakrzykiwania rzeczywistości. Jestem królem. Jestem kapłanem. Diabeł jest pod moimi stopami. A potem żona ci jeździ po głowie w domu. I co? Taki jest real. Czyli real jest słaby, antychrystusowy. Real jest antychrystusowy. Jeśli jest mąż rozmiłowany w Chrystusie, rozumiecie? To żona to jest po prostu jagódka. Rozumiecie? Jeśli jest mąż rozmiłowany w Chrystusie, to żony się zjada na pierwsze śniadanie, na drugie i na kolację. A jeśli mąż nie jest taki chrystusowy, to żona jest jak cieknąca rynna. Cieknie, cieknie, cieknie i cieknie. Pastorze, gdyby ona była taka, no to ja bym był kierownikiem mleczarni. Wiecie o co chodzi? Ona od rana mi gada. Dlaczego ci gada? Samochód jej zabrałem. Dzieci do przedszkola nie zaprowadziłem. Zakupów nie zrobiłem. Pieniędzy jej zapomniałem zostawić. Powiedziała, że musiała iść do sąsiadki pożyczyć. Więc ci gada, gdyż ty jesteś skoncentrowany na kim? Na sobie. Przecież naprawdę życie modlitewne rozkomplikowuje wszystko. Ono daje realne rezultaty. Czasami jest tak, że trzeba naprawdę poćwiczyć, żeby wyćwiczyć sobie
w ogóle w sobie kultury modlitwy. I ja nie mówię o tym temacie takim zamykania się w ogóle w komorę i tak dalej. Wiecie, bo ja nie o tym mówię, ja mówię o jak gdyby o nakierowaniu się na Boga i poddawaniu Bogu twoich codziennych rzeczy. To jest relacja z Bogiem, to jest też twoja modlitwa. Zamykanie się w komorze to jest jakiś element modlitwy. To jest element modlitwy. A twoje codzienne chodzenie z Bogiem, poddawanie Jemu, jak gdyby, twojego życia, to tak jakby byśmy chodzili po mieszkaniu i byśmy się do siebie nie odzywali. Wiecie, o co chodzi? Chodzi dwoje ludzi po mieszkaniu i nic do siebie nie mówią. Nawet czasami tego nie ma. Więc co tutaj ma nastąpić? Jaka relacja ma tutaj nastąpić? Potem się kładą do łóżka, między nami nie iskrzy. Masz jakieś słowo dla nas? Mam. Trzeba się do siebie odzywać. Mówić do siebie trzeba. Wymienię wam teraz kilka takich modlitw, natomiast kolejność ich absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Jeśli będziesz żył, angażując Boga w twoje codzienne rzeczy, będzie ci łatwo żyć tą tak zwaną modlitwą strategiczną. Pierwsza to jest modlitwa adoracji, czyli modlitwa uwielbienia. To, co robimy tutaj na przykład w niedzielę. Rozumiecie? Często możemy bardzo dużo osiągnąć, ale to nie jest tylko kwestia grupy uwielbienia. To jest kwestia każdego człowieka. Pytanie z kim, jakby z czym każdy przychodzi. Bo często mówimy, o, ale dzisiaj oni źle uwielbiali Boga. Zróbcie porządek z tym pieskiem. Oni dzisiaj źle uwielbiali Boga. A czemu w ogóle tak? A dlaczego w ogóle to grupa uwielbienia nie jest odpowiedzialna tylko? Rozumiecie? My wszyscy uwielbiamy Boga. To jest zbiorowe namaszczenie i możemy osiągnąć dużo, dużo więcej, jeśli codziennie żyjesz z Bogiem. Grupa uwielbienia jak gdyby podsyca, pokazuje jakiś kształt. Ale teraz jest pytanie, czy ty znasz ten kształt? Czy znasz ten kształt? Jak byliśmy z Arturem w takim kościele lata temu, przebudzeniowym, to widzieliśmy tam najprzeróżniejszych ludzi. Wiekowo. Rozumiecie? I również usytuowanych społecznie. To nie, że tam byli tylko, nie wiem, bezdomni. Absolutnie. Tam były starsze kobiety, które czuły tego ducha. One czuły ducha przebudzenia. Wiecie, o co chodzi? One czuły ducha przebudzenia. One w ogóle może niekoniecznie brygały tak jak wszyscy, rozumiecie? Ale one czuły ducha przebudzenia, ponieważ one na co dzień żyły z Bogiem. Więc one rozpoznawały swojego Boga i były w miejscu przebudzenia. I były w miejscu przebudzenia. A więc to jest modlitwa adoracji. Kierujemy się wtedy na Boga jako osobę. Podnosimy Jego dobroć, wielkość, świętość do rangi najważniejszych rzeczy na świecie. Czyli wtedy podczas takiego uwielbienia w ogóle odsuwasz od siebie wszystko to, co próbuje cię rozproszyć. Wszystko to, co próbuje ci siąść na głowę, założyć klamerkę i pokazać tobie, słuchaj, nie zrób teraz tego, bo On stoi za tobą. Jak On to zobaczy, to normalnie cię obgada na pół kościoła. Nie interesuje mnie to. W tym momencie interesuje mnie tylko ja i moja relacja z Bogiem. Rozumiecie? Ja się kieruję na Niego jako na osobę. Modlitwa poddania. Składamy przed Bogiem każdy element życia. Zapraszamy Boga do każdego elementu życia. Powierzyć się to znaczy, że uznać, że Bóg w danej dziedzinie jest ci potrzebny. I dla mnie to jest w ogóle temat gruby. Bo często słyszę to, nie będę tam zapraszał Boga. Na co mi tam Bóg? No właśnie ta informacja i brak twojego poddania spowoduje, że ta dziedzina nie będzie pod panowaniem Jezusa. Wiesz, ona nie będzie pod panowaniem Jezusa. Powierzyć się najprościej, to znaczy uznać, że dana dziedzina potrzebuje Boga. Ona potrzebuje Boga. Modlimy się tak, ponieważ świat, w którym żyjemy, będzie próbował zaszczepić w nas niezależność. Jestem niezależny, niezależny od wszystkich, niezależny emocjonalnie, niezależny myślowo. To nie jest dobre. To jest antychrystusowe. To są antychrystusowe koncepcje. Rozumiecie?
Do Kościoła, kiedy jesteśmy wszczepieni, dostajemy się częścią ciała Jezusa Chrystusa, wzajemnie zasilającymi się czym? Stawami. Nie ma nas bez was. Wiecie, jaka to jest zależność? Nie ma nas bez was. Bez was nie tworzymy Kościoła mocy. My jesteśmy potrzebni wam, a wy jesteście potrzebni nam. Jesteśmy wzajemnie zasilającymi się stawami. I to trzeba w sobie usankcjonować. Uwierzyć w to, że to jest potrzebne. Modlitwa pokutna. Jest to modlitwa, w której człowiek upada i podejmuje decyzję, że wchodzi na drogę Bożą. Też mocno ten temat jest, wiecie, taki bardzo spłycony. Wielu ludzi mówi, wiesz, byłem w komorze. Ja mówię, ale w komorze się orze. Jakbyś w komorze orał, to ja bym widziała pole. Przynajmniej zaorane. A tam nie ma nic. Modlitwa pokutna. Jestem w miejscu błędu, wychodzę z miejsca błędu i idę w inną stronę. Pokuta to zmiana myślenia, to zmiana kierunku. To zmiana kierunku. Ale jeszcze raz mówię, można mieć wobec siebie bardzo dużo wymówek, bardzo dużo samousprawiedliwienia. Ostatnio jak głosiłam na temat charakteru, to mówiłam, że 90 parę procent i gdyby niepowodzenia to są wymówki. To są wymówki, że mamy wymówki sami dla siebie. Kierujesz się wtedy na Boga, który przebacza i nigdy nie wspomina twoich grzechów. Bóg jest Bogiem pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej szansy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy pokutujesz i cokolwiek przychodzi na myśl potępiającego ciebie lub pokazującego ciebie w miejscu błędu, to natychmiast powiedz won diable. Nie mam z tym człowiekiem nic wspólnego. Nie mam nic wspólnego z daną sytuacją. Może przez chwilę jeszcze jakieś konsekwencje masz, coś musisz spłacić i tak dalej. Spłać, a w głowie swojej siedzisz na tronie. Rozumiesz? I dalej w ogóle działasz z Jezusem z miejsca w ogóle tronu. Pokuta, przyjaciele, to jest broń na diabła, a więc modlitwa pokutna. Modlitwa proszenia. W Biblii jest opisana jako modlitwa błagalna. Jest to modlitwa, która jest związana z elementami naszego życia, które są jeszcze dla nas nieosiągalne na podstawie naszego dzisiejszego, obecnego wierzenia. Czy prosimy Boga? Tak. Często tak chcemy pokazać, że jesteśmy takimi kozakami w wierze, że pewnych rzeczy nie mamy, nie doświadczamy, zakrzykujemy rzeczywistość, płaczemy do poduszki, a w sercu jest: chciałbym poprosić Boga, ale nie wiem, czy to jest modlitwa biblijna. Tak, to modlitwa błagalna. Powiedz: Boże, proszę Cię, naucz mnie tego. Potrzebuję tego. Potrzebuję, żebyś wzbudził we mnie te rzeczy. Potrzebuję, żebyś wzbudził we mnie to pragnienie. Potrzebuję, żebyś wzbudził we mnie umiejętności wszelkiego rodzaju. Potrzebuję tego. Naucz mnie. Moje ucho teraz słucha. Wtedy ja nie gadam, tylko daję, żeby Bóg mówił do mnie. Bo wiecie, w tej relacji, o której ja mówię, to Ty mówisz, ale mówi też Bóg. On mówi. To nie jest coś takiego, że Ty w ogóle przychodzisz, zakrzykujesz, wiesz, o co chodzi, i nie ma tej przestrzeni, że odbierasz informacje do swojego życia. To On chce powiedzieć. Tylko Ty musisz nastawić swoje ucho na słuchanie. Modlitwa wiary. Wiecie, czym jest modlitwa wiary. Ona jest bardzo agresywna. Uwalniamy wiarę w poszczególne dziedziny naszego życia. Wtedy już wiesz, że wiesz, że wiesz. Tam już nie ma miejsca na modlitwę pokutną. Tam już nie pokutujesz, tam jest modlitwa wiary. Ustanawiasz,
proklamujesz, wierzysz, rozumiesz? Wyznajesz zgodnie ze swoją wiarą. Modlitwa władzy. Ustanawiamy i rozkazujemy diabłu. I tu wiele ludzi w ogóle jest pobitych na tym w ogóle etapie, ponieważ ludzie nie mają osobistej relacji z Bogiem. Nie podejmują w ogóle podstawowych rzeczy. Nie biorą się w ogóle ze zmiany swojego myślenia. Nie dbają w ogóle, aby temperatura codziennej relacji z Bogiem była dobra. I potem przychodzi coś. Nagle jakieś ciśnienie w głowie. I nagle jest: diable, woł w imieniu Jezusa! A tam jakieś echo. Pawła znam. Wiktora znam. A ciebie nie znam. I jest kop, 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 kop. I tubka skopana. I jeszcze gorzej jak przed modlitwą. Modlitwa ataku i obrony. Jest to modlitwa gromienia demonicznych sił. Modlitwa wojenna. Przed jednym się bronimy, a drugi atakujemy. Natomiast, żeby te rzeczy robić, przyjaciele, to podstawowe rzeczy muszą być poogarniane. Nie ma takiej opcji, że człowiek wierzący, chodzący z Bogiem, powie do diabła, aby diabeł odszedł, a diabeł nie odejdzie. Bo on odchodzi na imię Jezusa, bo on Jezusa zna i musi znać ciebie. On odchodzi na imię Jezusa, bo on Jezusa zna. Jeśli na co dzień nie jesteś blisko nakierowany na Boga ze swoją, to jest proste, to jest z tą codziennością, rozumiecie? To nie ma takiej opcji, że potem coś ci się wali i nagle w ogóle teraz będziemy szturmować. Ale co? Teraz to trzeba przyjść do miejsca prawdy. Dałeś diabłu przestrzeń przez cały tydzień. Dałeś mu ten teren i teraz ten teren trzeba odebrać. Tak, przeciwstaw mu się, ale postanów też, że będziesz zmieniał, tak, podstawowe rzeczy. I modlitwa skupienia jest to modlitwa skupienia się na świętymi, czyli na Tobie. Kiedy w naszym życiu są dobrze poukładane rzeczy, to nie myśl o sobie, że na sobie skupiają się narcyzi. Ludzie Boży potrzebują skupiać się na sobie. Byliśmy teraz z Arturem u pastora z Bytomia. Ma takiego małego synka, który ma chyba tam niespełna 6 lat. I oni go odpowiednio kształtują. Wiecie, dziecko jest kształtowane w domu ludzi wierzących i jest cały czas w kościele. Krzysiu się do nas śmiał, mówi, taki model w ogóle. Jest w łazience, bierze lusterko i w ogóle mówi: Boże, jestem wspaniały. Nie, teraz, ojoj, teraz to już wiem, jak jestem wspaniały. Mały dzieciak, 6-letni. Kumaty, wszystko mu się udaje. 6-letni dzieciak siedział i nas słuchał. Pytał się, gdzie mieszkasz? Ja mówię, w bloku. Nie mam podwórka takiego jak ty. Nie masz podwórka? Ja mówię, nie mam. I potem odjeżdżamy. Ja mówię do niego, chodź się z nami pożegnać, posłuchajcie tego. Bo jadę do domu. A on mówi, chyba do bloku. Wiecie, w ogóle kumaty dzieciak. Kumaty w ogóle, jak bardzo łatwo w ogóle jarzący, nie? Wiesz, chyba do bloku, ja mówię, spoko, chyba do bloku. Ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Tak jak będzie dobrze Tobie, rozumiesz? Tak będzie dobrze w Twoim życiu. Tak jak będzie dobrze Tobie, tak będziesz dobrze robił ludziom. Jeśli nie będziesz robił dobrze sobie, nie będziesz robił dobrze ludziom. Jeśli nie będziesz dbał o siebie, nie będziesz dbał o ludzi. Jeśli nie będziesz miał dobrych myśli o sobie, nie będziesz miał dobrych myśli o ludziach. Jeśli w twojej duszy będzie źle, rozumiesz, to będziesz emanował tym czymś takim dziwnym, jakimś zgorzelem na zewnątrz. Musi być dobrze tobie. Tobie musi być dobrze. Widzicie, na co w ogóle Bóg kładzie w ogóle aspekt? W ogóle, że tak naprawdę to chodzi o relację z Nim. O relację z Nim.
o odpowiednią temperaturę modlitwy, Twojej osobistej modlitwy. Co leży u podstaw modlitwy? Świadomość. Musimy być bardzo świadomymi ludźmi. Często ludzie mówią, nie modlę się, bo nie mam potrzeby się modlić. Ja mówię, a spotkałeś się Jezusa? To taka implikacja. Ja mówię, no tak. No bo jak kogoś nie znam, to z nim nie rozmawiam. Wiecie, o co chodzi? Nie znam kogoś. Mam na osiedlu różnych znajomych. Z różnymi rozmawiam, z różnymi nie. Wymieniamy sobie tylko dzień dobry. Nie gadam, bo nie znam. Więc gdzie to jest w ogóle pytanie? Modlę się, bo znam Jezusa, więc rozmawiam z Jezusem. Więc pierwsze to jest świadomość, potrzeba, konsekwencja i wytrwałość. Nie dawaj czasu Bogu, żeby jakaś przestrzeń w ogóle się wydarzyła w ciągu 5 dni. Bądź z Nim blisko. Bądź z Nim codziennie. Co jakiś czas diabłu się jednak udaje spłycać elementarne rzeczy, od których jest uzależnione zwycięskie życie z Bogiem. Przekierowywuje diabeł umysły ludzi na zupełnie inne rzeczy. Na formę, a nie na treść. Rozumiecie? Przekierowywuje umysły na zupełnie inne rzeczy, a nie na modlitwę. Nie chcę wam opowiadać już tego, co opowiadałam wiele razy w różnych kazaniach, w swoich świadectwach i tak dalej. Kiedy jesteśmy ludźmi modlitwy, musi się diabeł usunąć z twojego życia. Musi. Nie ma takiej opcji, że się diabeł nie usunie. Coś wam jeszcze powiem. W 2010 roku Sarcia miała 2 lata i chciałam ją odzwyczaić od ssania piersi, ponieważ troszkę była otyła, lekarz powiedział, że wszystkich gubi nocne jedzenie, więc ją też. Więc postanowiliśmy, że ją oduczamy od ssania piersi. I wtedy współpracowaliśmy z kościołem pewnym. I do tego kościoła przyjechał taki mesjański Żyd, który został wskrzeszony chyba w rowie. Ja pojechałem na takie spotkanie z nim. To był 3-dniowy post. Było tam bardzo dużo ludzi. Ludzi różnego pokoju, ale głównie ludzi zajmujących się służbą. I to był post połączony z modlitwą. Ja go bardzo przeżyłam, ponieważ ja niewiele wiedziałam na temat modlitwy. On troszkę nauczał, troszkę głosił, opowiadał świadectwa. Fajnie się słuchało, jak opowiadał, że modlił się i trup wstał w prosektorium. Tylko wiecie, jak zaczął pokazywać, jak się modli, to w tym pomieszczeniu była taka demoniczna opresja, że wszyscy stamtąd zaczęli wychodzić. Ponieważ on zaprezentował praktyczny, realny styl modlitewny, zwycięski w jego życiu. Najpierw nas pouczył. Powiedział tak. Chciałbym, żebyśmy się modlili kilkanaście godzin innymi językami. Dobrze. I powiedział tak. Po 1 godzinie nic się nie wydarzy. Po 2 godzinach również nic. Po 3 godzinach wasze umysły zaczną się otwierać. Wyłączać. Rozumiecie? Po 5 godzinach możecie czuć demoniczną atmosferę. Będziecie widzieli swoje grzechy. Będziecie na siebie śli. Będziecie sobie zadawać pytania, po co my tu w ogóle jesteśmy? Będziecie patrzeć na mnie jako na tego, który przyszedł i przyniósł wam zwiedzenie. A
ale ci, którzy zostaną do końca, weźmiecie swój przełom. Tam nikt nie wytrwał do końca. W czwartej godzinie była taka gęsta, a ja nie wyszłam, bo ja się wstydziłam. Ja bardzo chciałam tam być do końca, ponieważ słowa, które on wypowiadał, on mówi tak: kiedy jesteś człowiekiem modlitwy, diabeł się musi wynieść z twojego miasta. Bo mówił to do przywódców. Nie powiedział, że diabeł się musi wynieść z twojego życia. Diabeł się musi wynieść z twojego miasta. I on to mówił z perspektywy pewności i doświadczenia. Przyjechał praktyk, sól tej ziemi. Modlił się tak, że wszyscy byliśmy w szoku. Na tamten czas uważam, że mieliśmy wszyscy bardzo dobre doświadczenie, ponieważ wiedzieliśmy, że potrzebujemy tak się modlić jak on. To on walił kiedyś na górze w pokrywkę kilkanaście godzin, modląc się do swojego Boga, i trup wstał w prosektorium. Wskrzesza z martwych, bo jest człowiekiem modlitwy. Bo jest człowiekiem modlitwy. Jak podniósł głos i powiedział: Jezus, to wszystko drżało. I to nie było. To nie była przechwalanka, bo wiecie, jak to jest. Na pewno macie doświadczenie. Jeden się pomodli i to jest nic. Drugi się pomodli i przeszyje ciebie całego. Wiesz, o co chodzi? I tak było z tym człowiekiem. I to jest słowo, które do nas mówi Bóg. Musicie wejść na głębszy i wyższy poziom modlitwy. Głębszy i wyższy poziom modlitwy. Poprzednie słowo, które było, to było słowo na temat przebaczenia. Przebaczcie sobie, przebaczcie innym i rozpoczynamy nowy etap. Nowy etap. W zupełnie innej przestrzeni modlitewnej. I tu musisz być świadomy, musisz uznać potrzebę, musisz być konsekwentny wobec siebie samego. Bóg składa na nas taką odpowiedzialność. Kościół jest tak silny, jak silna jest jednostka. Tam na tej modlitwie nie było nawet chwili grania. On mówi: nie grajcie, nie psujcie mi atmosfery, bo ja was nie znam. Ja mogę usługiwać z moim zespołem, ale was nie znam. Nie psujcie mi tego. Ja tu sam zrobię atmosferę. I on sam tego wzrostu zrobił taką atmosferę. Rozumiecie? Że pokazał, jaka jest różnica między wierzącym a niewierzącym, między tym, kto się modli, a tym, kto się nie modli, między religią a realnym przebudzeniem, między fikcją a realną wiarą. Fikcją a realną wiarą. Nie możemy dać się zafiksować. Nie możemy dać się sprowadzić na manowce. Rozumiecie? Nasze życie modlitewne musi stanąć na takich nogach. Rozumiecie? Namiot musi być rozpostarty. Liny muszą być silnie naciągnięte. Że diabeł nam nic nie wykradnie. Nic nie ukradnie. Że będziemy pracować, ale nie jak dla dziurowego wora. Kiedy będziemy się odpowiednio modlić, będziemy widzieć klucze do Warszawy. Bóg nas nauczy i nam pokaże, co to znaczy rozpościerać duchowe mapy. On nam to pokaże, ale tu nie może być odrobiny religii. Religii. Pójdę się przejść. Panie, wielbię imię Twe. To nie tak. To nie tak. Trzeba być świadomym człowiekiem. Myślmy o tym. Myślmy o tym słowie. Niech wam się śni modlitwa. Jeszcze dzisiaj rozpocznij swoją modlitwę, swoje bliskie przebywanie z twoim Bogiem. Zaczynając od podstawowych rzeczy. Zobacz, co nie działa.
Zobacz, co nie działa. To nie działa, to nie działa, to nie działa, to nie działa. Tu nie działa. Odbieraj krok po kroku diabłu teren. Ustanawiaj rzeczy. Przynoś najbardziej prozaiczne aspekty twojego życia Bogu. On jest bardzo tym zadowolony, on jest bardzo tym zainteresowany. Bardzo jest tym zainteresowany. Żyjmy tym słowem. Amen.